edycja hotelu Paradise nie zwalnia ani na chwilę. Uczestnicy kontrowersyjnego show zdecydowanie nie wiedzą, co to znaczy czuć się stabilnie i pewnie, bo nawet umowy między nimi zawarte, wygasły w perspektywie uczuć i prawdziwych emocji. Podczas ostatniego rajskiego rozpadła się jedna z silniejszych par. Choć wiadomo było, że Łukasz i Nane tworzą dość zaskakującą relację, nikt nie przypuszczał, że uczestnik tak szybko będzie chciał zmiany. Widzowie są jednak co do wyboru uczestnika mocno podzieleni. Czy słusznie Łukasz zaryzykował zmianę? Hotel Paradise, Łukasz w parze z Vanessą. Pani ostro o uczestniku, to bawi damek. Ostatnie rajskie rozdanie zmieniło wszystko. Jedyną pewną siebie parą w hotelu Paradise wydają się być na ten moment Wiktoria i Miłosz. Tak spore zmiany w programie spowodowały niespodziewane randki uczestników, a w zasadzie to jedno, Łukasza i Vanessy. To właśnie podczas romantycznego spotkania, Łukasz powiedział Vanessy, że chce zmian w hotelu i jest na nie gotowy. Zasugerował także pięknej brunetce, że wcale nie jest pewien Nany i chce, żeby to właśnie ona podeszła do niego na rajskim rozdaniu. Kropka Vanessy zdecydowała się podążyć za słowami Łukasza i to właśnie jego wybrała podczas rajskiego rozdania. Wściekła Nany nie zaryzykowała nawet podejścia do uczestnika i wybrała Przemka, bo jak powiedziała, Łukasz nie krył przykrości tymi słowami, jednak tak jak chciał, właśnie dokonała się niemała zmiana w jego sytuacji w programie. Co na to pani? Okazuje się, że zachowanie Łukasza bardzo ich podzieliło. Z jednej strony wreszcie zadziało się coś, co zmieniło wszystko w programie, z drugiej zaś, Nana miała prawo poczuć się urażona, ponieważ przez ostatnie dni Łukasz bardzo się do niej zbliżył, para spędzała wspólnie czas i pozwalała sobie na coraz więcej czułości. Nana na rajskim stwierdziła, że to była tylko gra ze strony Łukasza. A co sądzą widzowie? Inni jednak przypominają, że przecież Łukasz zapewniał już wcześniej, że szykuje odwet za to, że Nany po randce z Mateuszem wybrała właśnie Mateusza. Uczestnik już długo szykował się do odegrania się i gdy w końcu nadarzyła się okazja, po prostu ją wykorzystał. A wy co myślicie? Czy Łukasz zdradził Nany, czy w końcu podążył za głosem serca?